Upadek powstania listopadowego rozpoczął serię represji, czyli prześladowań ze strony rządu carskiego. Skierowane one były przeciwko osobom zaangażowanym w walkę z Rosją. Dlatego wielu Polaków zdecydowało się na emigrację, czyli wyjazd za granicę. Na wyjazd z kraju zdecydowali się jednak nie tylko bezpośredni uczestnicy walk, ale również przedstawiciele nauki, kultury i sztuki. Tą falę wyjazdów za granicę, jaka miała miejsce po klęsce powstania listopadowego, określa się mianem wielkiej emigracji. Głównym ośrodkiem polskiej elity intelektualnej stał się Paryż. Znaleźli się tam m.in. Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński. Większość emigrantów uważała, że trzeba dążyć do wyzwolenia kraju spod obcego panowania. Liczono na pomoc innych narodów w imię hasła za wolność waszą i naszą. Szybko doszło do powstania stronnictw politycznych, które przy użyciu różnych metod pracowały na rzecz odzyskania niepodległości. Pierwszym stronnictwem był Komitet Narodowy Polski, którego przywódcą był Joachim Lelewel. Dążył on do odzyskania niepodległości przy współpracy różnych grup społecznych. Kontakt z krajem utrzymywali poprzez działalność emisariuszy, czyli tajnych wysłanników, którzy zbierali informacje z danego obszaru. Myśl konserwatywną reprezentował Hotel Lambert, na czele którego stanął Adam Jerzy Czartoryski, prezes powstańczego rządu narodowego. Stronnictwo dążyło do wprowadzenia w Polsce monarchii konstytucyjnej. Zrezygnowano z samodzielnego powstania zbrojnego, w zamian za co próbowano sprawę polską uruchamiać na arenie międzynarodowej, widząc możliwość odtworzenia kraju w efekcie wielkiej europejskiej wojny. Dążono do ewolucyjnych przemian społecznych, w tym uwłaszczenia chłopów. Towarzystwo Demokratyczne Polskie było stronnictwem, które dążyło do zorganizowania powstania, które miało wybuchnąć równocześnie we wszystkich trzech zaborach z udziałem całego społeczeństwa. Niepodległą Polskę widzieli jako kraj z ustrojem republikańskim, bez przywilejów stanowych. Przywódcą ruchu był Wiktor Heldman. Najbardziej radykalnym stronnictwem wielkiej emigracji były Gromady Ludu Polskiego. Głosiły radykalny program społeczny, zakładający zniesienie wszystkich stanów i przywilejów, wzrównanie w prawach wszystkich stanów, przydzielenie chłopom ziemi w użytkowanie oraz zniesienie własności prywatnej. Polska miała być republiką, a niepodległość odzyskać w ramach ludowego powstania. Przywódcą ruchu był Stanisław Worcel. Po upadku powstania, decyzją cara Mikołaja I, unieważniono w 1832 roku konstytucję królestwa, wprowadzając na jej miejsce statut organiczny. Na jego mocy zlikwidowano Sejm i ograniczono kompetencje rządu. Car sprawował władzę za pośrednictwem swojego namiestnika. Został nim Iwan Paskiewicz. Rozwiązano polską armię. Królestwo obciążono wysoką kontrybucją i na jego koszt wybudowano w Warszawie cytadelę, która miała pełnić straż nad nieposłusznym miastem. W 1833 roku ogłoszono stan wojenny, a w 1847 wprowadzono rosyjski kodeks karny. Podział administracyjny zmieniono na rosyjski, czyli zniknęły województwa, a pojawiły się gubernie. Zamknięto uniwersytety w Warszawie i Wilnie i rozpoczął się powolny proces rusyfikacji ziem polskich. W szkołach pozostał język polski, jednak jego rolę ograniczono. Zlikwidowano kościół grekokatolicki i podporządkowano go kościołowi prawosławnemu. Względem uczestników powstania, których schwytano, stosowano konfiskatę majątku, wcielenie do armii rosyjskiej czy zsyłkę na Syberię, albo skazywano na katorgę, czyli niewolniczą pracę w kopalniach bądź lasach. Represje dosięgły również terenów zaboru pruskiego. Mieszkańcy tych ziem bardzo przychylnie odnosili się do walczących z Rosją rodaków. Do kongresówki płynęły pieniądze i ochotnicy. Władze pruskie próbowały tym działaniom zapobiegać, a schwytanych na pomocy powstańcom karano więzieniem i konfiskatą majątku. W ostatecznym rozrachunku ograniczono również autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zlikwidowano urząd namiestnika, a administrację, sądownictwo i szkolnictwo zaczęto przekształcać na wzór pruski. Rozpoczęto również akcję osiedlania Niemców w Wielkopolsce. W drugiej połowie lat 30. i na początku lat 40. XIX wieku na ziemiach polskich zaczął odżywać ruch spiskowy. Dużą rolę w jego odtworzeniu odgrywali emisariusze emigracyjni.
W 1835 roku w Krakowie powstało tajne Stowarzyszenie Ludu Polskiego, którego reprezentantem był Szymon Konarski. W Wielkopolsce powołano Centralizację Poznańską, tajny komitet kierowany przez Karola Liberta. W Warszawie z inspiracji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego powstał Związek Narodu Polskiego, na czele którego stanęli radykalni działacze socjalistyczni Henryk Kamieński oraz Edward Dębowski. Działalność agitacyjną wśród chłopstwa w duchu socjalistycznym prowadził ksiądz Piotr Ściegienny.